Hearthstone, Heroes of Warcraft. Hej, siemano, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na, uwaga, odcinek, w którym po prostu rozpocznę sobie kolejny cykl z arenki, jak najbardziej, tak, stęskniłem się za nią niezmiernie, odpuściłem sobie póki co leżę żmija mrozu, po prostu zostawiam sobie to na później, nie mam zamiaru farmić tego złota, by aż te 700 zdobyć, po prostu chcę wrócić do tego, co lubię najbardziej, czyli do aren przede wszystkim. Rankingi mnie męczą, granie tych pojedynków też, no tak, tak to już mam, ja lubię sobie pokombinować, najbardziej lubię właśnie areny i to jest jakby mój podstawowy tryb gry w Hearthstone, także nie przedłużając, kupię sobie dojście i to, co, to za czym tęskniłem najbardziej chyba, wybór bohatera, wybór kart. Akurat żaden taki fajny mój, tak jakby, jakby mógł powiedzieć ulubiony się nie trafił, bo jest Anduin, którego nie lubię, z którym zawsze mam problemy, z którym za każdym razem się mordowałem niezmiernie i gówniane wyniki osiągałem. Łotr jest ciekawy, ale to dalej jest klasa, którą gram najmniej. I co, wojownik czy łotr jednak? Wojownik czy łotr? Wojownik czy łotr? Zdecyduję się... A, na łotra. I wybór kart. O, jak mi tego brakowało. Oj, oj, oj. Głodny krab, gówniana jedynka. Staty całkiem spoko, umiejętność w sensie okrzyk bojowy również, ale... Bardzo sytuacyjna karta. Beztwarzowy manipulator jako pierwsza karta niekoniecznie, aczkolwiek zwykle jest na co go rzucić. Przynajmniej w późniejszych turach. Morski olbrzym, mój ulubiony olbrzym z tych trzech, bo... Nie. Czy ja coś pomerdałem? Tak, to ten jest moim ulubionym. Chyba, kurde, tak dawno nie grałem, że nie pamiętam. Beztwarzowy manipulator. Mam nadzieję, że ja tego jakoś tak strasznie nie wmoczę, bo... No już ponad miesiąc nie grałem żadnej areny. To jest bardzo długo. Człowiek z formy mógł wyjść i pewnie wyszedł. Majtek z południowych mórz. Z racji tego, że łotr niemal cały czas może mieć broń, bo ma sztylety, to... I ten stworek będzie miał szarże. Wilczy jeździec ma szarże. Z racji tego, że ma taką umiejętność, ale kosztuje 3 w przeciwieństwie do jednego punktu many majtka. A tylko jeden punkt więcej obrażeń. W takim razie ja sobie wezmę przezornie. I tak na opak, kosior. Wachlarz ostrzy. Całkiem ciekawe AOE. Może troszeczkę drogie, ale... Ale dobiera kartę, no. To jest fajne. Ukrycie. No i jeszcze póki co nie mam co ukrywać, więc na pewno tego nie wezmę. To jest fajne dla łotra, ale to trzeba z czymś skombić. A póki co nie widzę takiej możliwości, bo co ja mam? Beztwarzowego manipulatora i kosior, czyli z żadnym z tych dwóch kart nie mógłbym tego skombić. Elfia łuczniczka, ona jest niegłupia, ale ja decyduję się na wachlarz ostrzy. Krok w cień, znów karta, którą fajnie jest z czymś skombić. Fajnie ją mieć, będąc grając łotrem. Ale kurka wodna, no. Z czym ja mam to kombić, skoro nie mam w ogóle stronników? Wulkaniczny furiat, trójka, 3, 5, 1. Słabe, beznadziejne, bo jeden w dupie, ja takich kart nie lubię. Spikożerny gul, bo on potrafi czasami ładnie urosnąć i namotać na stole niemiłosiernie. Yeti z zimnych wichrów, genialna czwórka, zniknięcie, dziwna karta. Można ją jakoś w takich kombotekach wykorzystywać na arenie. Z pewnością to się nie uda. Murlok grabieżca. Dupa straszna, kicha. Yeti, genialny. I to jego biorę. Całkiem fajne karty. Akolita bólu. Dobieramy karty. Kolejne. Może nawet dwie, jakby się udało. Rewelacja. Uzdrowicielka. Spoko, za 5-4-5. Obrażenia, ojejku. Staty całkiem sympatyczne. Z tym, że... Nie wiem, czy nie wolę ostrza nocy.
Nie. Wolę jednak tak bardziej przezornie zagrać, bardziej bezpiecznie, jakby co mieć możliwość leczenia zarówno siebie, bohatera, jak i moich stronników, a do tego zdrowicielka jest po prostu genialna. Tutaj mamy dwa fajne zaklęcia, wypatroszenie, genialne zaklęcie. Za dwa w kombinacji możemy zadać aż 4 punkty obrażeń. To jest coś rewelacyjnego. I to na to się raczej zdecyduje, chociaż korci mnie zabójcza trucizna, bo za jeden możemy sobie, za jeden, za trzy, bo w zasadzie musimy też odpalić broń czy coś innego, czyli minimum za trzy. Ale zadamy 6 punktów obrażeń za tak niewielki koszt many, także porównywalne z wypatroszeniem. Grabieżca, no też dla Łotra jest fajny, bo on, tak jak mówiłem, zawsze broń może mieć. Jednak wypatroszenie, lubię to zaklęcie. Jest po prostu świetne. Jedynka by mi się jakaś przydała, ale nie chcę lepiej łuczniczki. Gula już mam, szkarłatny krzyżowiec, z racji tego, że ma tą boską tarczę. Choć tylko jeden w dupie to. Mimo wszystko jest to karta naprawdę fajna. Naprawdę fajna, naprawdę mocna. Problematyczna dla przeciwnika. Biorę właśnie tę kartę. Grubiański sierżant daje plus 2. I krasnolud z czarnoletnych też daje plus 2 do ataku jakiemuś tam stronnikowi będącemu już na stole. O zniknięciu już mówiłem i na pewno go nie wezmę. Czwórki by mi się przydały, jedynki też. To nie jest jedynka taka, którą można w pusty stół rzucać, także ja sobie myślę, że jednak krasnoluda, bo potrzebuje czwórek. Staty 4-4, spoko. I znów mam epickie karty. Krwawy rycerz. W tym wypadku myślę, że odpadnie. Cień Naxxramas. Bardzo ciekawy. Naxxramas. Czyli w przygodzie, w dodatku. On zwykle po stronie tego głupiego komputera sprawdzał się. Coś tam zawsze robił. Jest naprawdę fajną kreaturką. Rzucony w taką fajną sytuację na stół może wręcz wygrywać nam gry, także ja tutaj na niego się zdecyduję. Bez twarzowego manipulatora już mam jednego i więcej raczej nie chcę, bo to jest za bardzo sytuacyjna karta. Świetna, genialna. No, rewelacyjna po prostu. Może robić gry pod warunkiem, że już coś fajnego na stole mamy. A żeby ją rzucić i mieć coś fajnego na stole, to musimy mieć tą piątą, szóstą, turecz, nawet późniejszą. Także ja tutaj wolę trójkę. Cień Naxxramas sobie biorę. Zdrada. Ciekawe AOE, mogę tak powiedzieć? Chyba tak. Na pewno bardzo fajne zaklęcie. Jest szansa zabić dwie kreatury, jeśli przeciwnik jakoś tak nieopatrznie źle je zagra, nie pomyśli o tym, że ja mogę mieć zdradę na ręce, że Łotr może mieć zdradę na ręce. Także tą zdradę sobie wezmę, bo piechur jest słaby, bagienny raptor, taki zwyczajny. Zdrada. Napastnik Anubarów, agonia, cofnij losowego przyjaznego stronnika na swoją rękę. To jest właśnie karta z Naxxramas, nowa karta dla Łotra. Sytuacyjna bardzo, może robić gry. Staty ma fajne jak za 4-4-5-5. Jednak ja tutaj zdecyduję się na coś sprawdzonego, czyli na Giermka Argentu, który jedynką jest po prostu świetną. Akolita Bólu, wtedy go nie wziąłem. Arcymag, spoko. Może niekoniecznie dla Łotra, ale spoko. I krok w cień. Mam co cofać? Cień Naxxramas bez sensu. Coś szarżą fajnie jest cofać. Mogę sobie cofnąć krasnoluda, który da kolejnej karcie, kolejnemu stronnikowi na stole jakieś tam bonusy do ataku. Tylko musiałbym najpierw takich stronników mieć, a tutaj mam sporo zaklęć i niewiele w zasadzie stronników, tak pół na pół. A jak wiecie, jak pamiętacie, jeśli oglądaliście wcześniejsze moje zmagania na arenach, ja lubię mieć karty, które dobierają kolejne karty. Póki co mam tylko wachlarz ostrzy. Niedużo. I pytanie właśnie.
I pytanie właśnie, czy mam szansę na kolejne takie karty, czy lepiej teraz wziąć sobie od razu Akolite Bólu? Wezmę sobie od razu Akolite Bólu. Uuu, ognik. Do odpalenia kombo łobo na druidzie, no i na druidzie, na łotrze jest całkiem fajny. Podstępne uderzenie. W Constructed. Constructed, jak się totalnie składa, szczególnie na tym Maligosie. O, to by było dobre. Można kombinować. W tej sytuacji zostaje mi Akolita Bólu, drugi z kolei. Bo po prostu będzie najlepszy. Znów ten napastnik Kanobarów. I Kosior. Kosior dobiera kartę. A to ja mam dwie karty dobierające karty, jeśli chodzi o zaklęcia. I plus dwóch Akolitów Bólu. To całkiem nieźle. W takim razie stwór smoczarów. Jeśli chodzi o pandy, to ja wolę tą mniejszą, która cofa przyjaznego stronnika na rękę. Zdecydowanie, ojejku, znowu się motam. Zdecydowanie łatwiej ją rzucić i jakoś tak fajnie coś wykombinować, wykorzystując właśnie tego typu karty. Czy to prastarego gorzelnika, czy to tego... on się chyba nie nazywa młodszy gorzelnik. A może się nazywa, nie wiem, nie pamiętam. Grubiański sierżant w takim razie. Znów to zniknięcie. Co oni mi tutaj wkręcają? Nie chcę tego. Grabarz jest całkiem niezły, jak ma się dużo kart za agonią w talii. Ja takich nie mam. Więc na pewno odpada. Straszliwy korsarz. Z racji tego, że ja po prostu... No broń będę miał zawsze jako łotr. Więc może jakoś fajnie go rzucę. Wezmę sobie jego. Rozbicie czachy. W kombinacji całkiem niezłe. Poskramiacz fal. To jest Murloc. Więc do talii jak na Murlocach jest jak najbardziej wskazany. Jak najbardziej fajny. Silna kreaturka. Do tego mojego deku na pewno nie. Odpada zdecydowanie. Tajemny golem. On jest mocny za 3-4-2. Szarża spoko. Tylko ten okrzyk bojowy. Polegający na tym, że dajemy przeciwnikowi kryształ many, może zaboleć, szczególnie na samym początku, w tej trzeciej, czwartej turze. Zwykle tego się wtedy nie rzuca, bo to mija się z celem. Więcej nam to szkód może wyrządzić niż pomóc. Także odpuszczę sobie. Rozbicie czachy. Chyba tak, w tej sytuacji chyba nie. Kurka wodna. Jednak golem. Widzący z kręgu ziemi, ostrze skrytobójcy i skrytobójstwo. Trzy fajne karty. Nie mam żadnego potężnego zaklęcia, więc chyba jednak sobie wezmę skrytobójstwo. Trójek mam dużo, więc widzący odpadnie, ostrze albo skrytobójstwo. Nie mam też zabójczej trucizny, którą to właśnie ostrze świetnie się kombi i wymiata wtedy. Skrytobójstwo jednak. Burzyciel, alarmobot oraz technik kontroli umysłu. Trzy słabe. Chociaż nie, może nie słabe. Na pewno technik kontroli umysłu sobą kartą nie jest, ale wszystkie trzy są bardzo sytuacyjne. Z wyjątkiem alarmobotu. Znaczy, też jest sytuacyjny, ale jest przy tym bardzo słaby. Ja go nie lubię, on jest dziwny. Na arenach może robić cuda, ale jakoś tak mi się to nie widzi. Więc wezmę sobie, z racji tego, że Łotr nie posiada jakiegoś szczególnie mocnego OE, to technika kontroli umysłu. Ghoul. Ghoul jest fajny. O grabarzu już mówiłem. Szalony naukowiec. Ja nie mam sekretów, mieć ich nie będę, więc ghoul musi być niestabilny. Niestety kolejne karty są takie se. Wręcz słabe. Siepacz, prowokacja, beznadziejny. Max Dalaranu, beznadziejny. Wóz mrocznych wilków. Jak na piątkę. Dla Łotra, beznadziejny. No bo ja nie będę miał raczej dużo kreatur na stole, tak podejrzewam. Ale chyba muszę sobie go wziąć, bo nic innego zrobić nie mogę. Dla szamana, dla paladyna, zawsze genialny. Kapłanka Zeluny. Eluny, nie Zeluny. Nie lubi jej tak bardzo jak uzdrawiaczki. Która to... No według mnie jest bardziej pożądaną w każdym deku kartą
z uwagi na to, że jest bardziej uniwersalna, więcej może zrobić. Poza tym, że leczy naszego bohatera, to leczy również kreatury. I ten stosunek jakby tam zalet do wad, do kosztu many ma lepszy zdecydowanie niż ta kapłanka. Tak sobie myślę przynajmniej. Mściwego kowala wezmę. Jak mówiłem, mam broń, więc on może ładnie się z nią skąpić i wymiatać. Kosior fajnie dobiera kartę. O postępnym uderzeniu już mówiłem, ale jest wypatroszenie, o którym też mówiłem i które jest genialnym zaklęciem. To właśnie wypatroszenie sobie wezmę. Napastnik Anubarów po raz kolejny. Czy ja go chcę? Nie chcę, kurka, ale co tu wziąć? Dobra, spróbuję tam, zagram sobie trochę na pałę, bo to śmie... O, cios w plecy jest, cios w plecy lubię, to biorę. Oj, jest dziarski gorzelnik, nie młodszy, tylko dziarski. I to jest fajna dwójka, ale mam tutaj też dwie kolejne całkiem niezłe. Baśniowy smok jest genialną dwójeczką. Nie można na niego nacelować zaklęciem, także jest cholernie problematyczny, szczególnie rzucony w pierwszej turze z monety, czy w drugiej. Super karciocha po prostu. A ja bym chciał teraz na początek karty, które nie są sytuacyjnymi, bo ja nie mam takich kart. Więc właśnie bez mod. Agent WW7. Kurde, trójka kolejna. Ta jego umiejętność z kombinacji jest super. To jest 2 punkty obrażeń, to jest niemało. Za 3 w zasadzie dostajemy 5-3 tak łącznie. Świetna sprawa. Dowódca Argentu za 6 robi trochę mniej. Chociaż ma boską tarczę, to wiadome, bo to jest napisane, także też jest świetny. Ale ja jednak sobie wezmę agenta WW7. Łotr musi mieć taką kartę. Kurde, nie mam nic na koniec, nie mam żadnej potężnej karty na koniec. A dobieram właśnie 29 kartę. Ojojoj. Słabo widzę ten deck w takiej sytuacji. Kurde, to ostrze sobie wezmę. No i dobra, no jest Lazurowy Smokowiec, fajna piątka. Jest Zabójca z Kulkowiska, fajna siódemka, z racji ukrycia przede wszystkim. I Słońcowierca, który... trzy bardzo dobre karty tak naprawdę. Wezmę sobie Słońcowiercę. Ojojoj, z racji tego, że tak długo wybierałem ten deck, tak długo składałem tę talię, to po prostu... w tym momencie się z wami pożegnam, a kolejne pojedynki, pierwsze, które rozegram dopiero tą talią, obejrzymy sobie w późniejszym terminie. Także dzięki wam serdeczne, że byliście ze mną przy składaniu tej dziwnej talii, którą sukcesów sobie jednak nie życzę. Niestety, po dłuższej przerwie nie zapowiada się jakieś wejście smoka, nic fajnego. Ale kto wie, może przynajmniej plan minimum. O, jak ja dawno tego nie mówiłem. Plan minimum uda się zrealizować. Tego sobie oczywiście życzę. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki. Także trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie.